co tam u was? Nie wiem, jak zaczynać te vlogi, bo cześć wszystkim z tej strony, Julka, mi się znudziło i brzmi dziwnie. Ale chciałabym mieć taki ogarnięty wstęp, więc możecie mi pisać propozycje, bo najczęściej na takim amerykańskim zagranicznym YouTube się wita: hej, co tam u was? A tu nie wiem, jakoś nie jestem przyzwyczajona, ale możecie mi pisać, co tam u was, bo bardzo lubię czytać wasze komentarze i wiecie, ja cały czas tutaj mówię, co u mnie, a nie wiem, co u was, więc możecie mi napisać, jak się czujecie. A dzisiaj witam się z wami w filmie, w którym będziemy ogarniać się do życia, przeżywać taki super Instagram, Pinterest, aesthetic glow up, dlatego że stwierdziłam, że trzeba zacząć romantyzować swoje życie, trzeba wziąć sprawę w swoje ręce, potem też z wami jakoś bardziej o tym pogadam, bo jak na razie to mam lekcję online, już od rana miałam jedną, teraz drugą właściwie mam. Jak widzieliście, też już wypisałam swoje rzeczy, za które jestem wdzięczna. Medytowałam, piłam sobie rano herbatkę i sobie tak patrzyłam po prostu na świat, bo jest piękna pogoda i czuję się naprawdę dzisiaj super niedobrze. Także mam nadzieję, że też będziecie mieli taki dzień i że chociaż w malutkim stopniu zmotywuję was do tego, żebyście razem ze mną się ogarnęli, bo tak naprawdę to będzie moje pierwsze ogarnięcie się od 3 miesięcy. Takie, że mam nadzieję, poczuję się ogarnięta i w środku, i na zewnątrz. Także zaczynamy! Posprzątałam całe łóżko i tak mnie wzięło na sprzątanie, bo mam taką bardziej lekcję, wykład, więc sobie po prostu słucham i mogę robić różne rzeczy, więc sobie po prostu posprzątam teraz w pokoju i wy mi będziecie w tym towarzyszyć, bo to też jest jakaś część glow upu, co nie? Jak mamy czyste pomieszczenie, to też czujemy się wewnętrznie, przynajmniej ja się czuję wewnętrznie bardziej spokojna i taka ogarnięta do życia, po prostu mam czystą przestrzeń, to też mam wrażenie, że wszystko mi jakoś szybciej i lepiej idzie, mogę się szybciej skoncentrować. Także tym teraz będziemy się zajmować, a ogólnie dwa miejsca, które są zawsze najbardziej u mnie takie zabrudzone, po prostu najwięcej mam do sprzątania. Właściwie to są jedyne miejsca, które będę sprzątała, to jest moja toaletka i przede wszystkim moje biurko, bo wam jeszcze tego nie mówiłam, ale kilka dni temu dostałam zdalne w pracy i po prostu mam ogromny teraz komputer na biurku, co nie z jednej strony fajne, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o sam wygląd, to w ogóle nie podoba mi się. Ale jak już to jest, to trzeba to zaakceptować i to posprzątać, bo no mam teraz o wiele mniej miejsca na biurku i po prostu bardziej się szybciej brudzi, także lecimy sprzątać. Czajcie, że teraz nagrywałam to Clean With Me przez jakieś 5 minut i to się nie nagrało. To się nie nagrało. Także zaczynamy Clean With Me. Jest czysty, tutaj w miarę, wiecie, posprzątałam, więc jest git. Widzicie, mam ten komputer, to nie wygląda zbyt ładnie, jak on tu stoi. Jest już praktycznie w 10:30, a ja dopiero idę robić sobie śniadanie, bo rano zeszłam na dół, jak zwykle otworzyłam lodówkę i nie widziałam tam nic do jedzenia. Dlatego teraz idę sobie zrobić to śniadanie, mam nadzieję, że coś mi dobrego wyjdzie, ale już trochę nie mam czasu, żeby was ze sobą zabierać. Nie chcę mi się brać z tego statywu po schodach i wszystko, więc po prostu sobie zrobię sama śniadanko i przyjdę i wam pokażę, co sobie zrobiłam. Jak mogliście zauważyć, otworzyłam okno na oścież, bo jest taka pogoda, jest chyba z 20 kilka stopni. Będzie trochę słychać jakieś samoloty, ale jest taka pogoda, że naprawdę aż mi przykro, że muszę siedzieć na lekcjach online. Także sobie obejrzymy, ale głośno jak na jakimś lotnisku po prostu. Zmierzam sobie zjeść mojego croissant z dżemem. Do tego pijemy wodę, bo wiecie, stay hydrated. Także to jest moje śniadanko na dzisiaj. Może ten croissant nie wygląda zbyt dobrze, w ogóle mówię jak croissant, a nie croissant, bo chyba tak się mówi i spodobało mi się to. Jest czas, żeby ogarnąć moją skórę z tego względu, że po prostu ona, no ostatnio nie wygląda zbyt dobrze, teraz to już w ogóle, bo wiecie, byłam na oczyszczaniu jakieś 3 dni temu, więc ona po prostu, wiecie, się jeszcze kuruje.
Także biorę też, słuchajcie, różne witaminy, żeby po prostu działało to wszystko na dobry wygląd mojej cery. Właśnie tak jak mówię, byłam na oczyszczeniu, staram się stosować do dobrej pielęgnacji, w miarę dobrze jeść, unikać różnych produktów, bo wiecie, dbamy o cerę. Dlatego też zaraz pójdę zrobić skincare, wezmę wszystkie witaminy. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego stanu. Że jeżdżenie tym zimnym wałkiem jadeitowym z Action po twarzy to jest najlepsze uczucie ever, szczególnie pod oczami. Słuchajcie, będę teraz ćwiczyć, już sobie przestawiam lustro, bo tak jest wygodniej, fajniej i pokażę wam, jak ja to robię. Wiecie, to lustro normalnie stoi tutaj, a ja je przestawiam tu i wtedy mam więcej miejsca do ćwiczenia. Całą podłogę do zagospodarowania. Wczoraj ćwiczyłam pierwszy raz od pół roku i powiem wam, że robiłam te ćwiczenia od Pameli. To jest killer dla ciała, serio. Ja jestem przyzwyczajona do lightowych ćwiczeń dla normalnych ludzi. I mówię, nie no, Pamela robi ciężkie treningi, to na początek wezmę sobie ten dla początkujących. Myślałam, że zdechłam, serio. Ona robi strasznie ciężkie treningi, więc ja nawet jak ćwiczę z nią, to nie będę wam tego pokazywała, bo tylko się ośmieszę i będę się czuła cringe'owo, więc po prostu wam tego nie pokazuję. Ale też jest taka sprawa, że ja nie ćwiczyłam tak siłowo z pół roku, no bo wiecie, ja tańczę ogólnie, ale no... Inne mięśnie się używa, jak się tańczy, jednak Pamela umie dowalić, więc ja teraz sobie rozłożę matę, poćwiczę sobie sama. I tak, to będzie też część mojego glow upu, bo mam nadzieję, że moje ciało wreszcie będzie umięśnione. Jakby ja lubię swoje ciało, lubię swoje proporcje, ale właśnie brakuje mi takich mięśni. Także dzisiaj robimy 10 minut beginner full body, a potem zrobimy jogę, bo trzeba się porozciągać zawsze po jej treningach. Nie wiem, czy wy mnie kiedyś widzieliście w kitce, a nawet jak, to już bardzo rzadko. Tutaj widzicie wychodzące moje jeszcze za krótkie włosy do kitki. Ale ja poćwiczyłam, teraz będę to wszystko, wiecie, tutaj sprzątała. Też muszę siebie ogarnąć, bo nie wyglądam dzisiaj aż tak źle po treningu, ale mimo wszystko, wiecie. I oprócz tego treningu Pameli zrobiłam potem 5 minut jogi, więc się tak fajnie wyciszyłam i rozciągnęłam. Tak, sprzątam, ogarniam się trochę, w sensie umyję się i idziemy sobie zrobić kawę. Dobra, słuchajcie, przy okazji tego, że jeszcze jest to lustro przestawione, to pokażę wam, jak dzisiaj wyglądam. Aparat tak ładnie nie oddaje tych kolorów, które tutaj panują, ale uwierzcie mi, że to lustro z tym widokiem z okna wygląda świetnie. Także ja dzisiaj mam takie zwykłe dresy szare z H&M-u i taki piękny limonkowy sweterek, on również jest z H&M-u. Te dresy są w ogóle strasznie duże, a są z dziecięcego. I wypadałoby też zrobić make-up, bo jak już glow up, to glow up. Ale na razie nie mam na to trochę ochoty, więc najpierw pójdziemy wypić kawkę. Macie tu Milorda, który sobie gryzie patyka. I tutaj macie moją kawę, którą sobie zrobiłam, mrożoną. Siedzę sobie na dworze. Jest mi tak gorąco, że nic nie widać. Więc to był zły pomysł, żeby tu nagrywać. Chcesz coś powiedzieć do vloga? Tak wyglądają nasze codzienne rozmowy. Po 4 razy dziennie. Ja. Tak, to jestem ja. Stwierdziłam, że się ogarnę i miałam ochotę się ogarnąć inaczej niż zwykle, bo to miał być glow up. No, nie wyszłabym tak normalnie do ludzi, pomimo, że mi się to w miarę podoba, ale jakby, no, to jest bardziej takie pod Instagrama, wiecie, o co chodzi. Nie wiem, ten sweterek ogólnie ma przepiękny kolor, więc go wykorzystam do zdjęć, zrobię sobie zaraz jakąś sesję. Śmieszą mnie trochę te kitki i serio pierwszy raz, odkąd mam kolczyki, przełożyłam sobie na inne, spróbowałam i jest super, naprawdę zawsze się męczyłam, a teraz to były 3 sekundy. Tylko wiecie, w tych paznokciach, właśnie, bo też zmieniałam paznokcie ostatnio, więc w tych paznokciach po prostu nie mogłam zapiąć sobie z tyłu, więc Hania mi pomogła. Nie wiem, na czym skończyłam, ale będę sobie robiła w tych kilkach sesję na Instagram. Nie wiem, trochę śmiesznie, trochę cute, dalej jestem w dresach. I po prostu nie odzywałam się do was, trochę zapomniałam, ale po prostu miałam matmę, więc tak to wygląda. Słuchajcie.
Wyglądam trochę, jakbym miała jakieś jajo w głowie, ale to nie jest istotne teraz. Chciałam tylko powiedzieć, że idę zaraz z psem na spacer, ale nie mogę znaleźć moich AirPodsów, a ja na spacerze słucham muzyki. To nie jest fajne. Zrobiłyśmy już taką małą sesję na mojego Instagrama, także zapraszam was, bo myślę, że coś tam wstawię, nie wiem jeszcze co. Potem zamierzamy wybrać się na rowery, ale ja za 1,5 godziny zaczynam pracę, nie wiem czy to mówiłam. Na szczęście mam home office. Więc normalnie to bym musiała za 1,5 godziny wyjeżdżać, teraz nie muszę. To słuchajcie, właśnie obiad i po prostu jestem tak najedzona, że nie mogę się podnieść. Ale zaczynam pracę chyba za godzinę, więc no teraz jest jedyny czas, że możemy pojechać z Hanią na rowery i właśnie na lody. Także to zamierzamy zrobić. W ogóle jest taka piękna pogoda i chciałabym sobie posłuchać, nie wiem, jakiegoś śpiewu ptaków, czegokolwiek. Słyszycie co jest? Kosiarki, jakieś odkurzacze i tak dalej, więc... Ludzie zabierają się za przedświąteczne porządki właśnie jak jest taka pogoda, no ale wiecie, mamy marzec, więc wow. Patrzcie na to. Nie wiem czy to widzicie, ale niechcący serduszko z lodowarek mi się zrobiło. Jedząc obiad przypomniał mi się o czym wam miałam powiedzieć, bo od dzisiaj miałam zacząć nagrywać filmy, jem przez tydzień jak modelka z Victoria's Secret, plus robię ich treningi. Ale pewnie, że teraz w tym tygodniu są święta, więc nie dałabym rady jeść jako modelka. A teraz jedziemy już na te lody, biorę tylko chyba telefon, aparat i tyle. Szkoda, że muszę brać maseczkę, bo naprawdę ledwo idzie oddychać na dworze. Po prostu nie wierzę w tą pogodę, nie wierzę. I niech mi ktoś powie, że pogoda nie ma wpływu na nasze samopoczucie. Niech mi ktoś powie. A ja mam, słuchajcie, takie pomysły na filmy, że teraz naprawdę musicie subskrybować mój kanał, bo myślę, że będzie się to działo. Przez dzisiejszą pogodę i moje samopoczucie naprawdę przeżyłam glow up i tu, i wyglądowo też, myślę, bo czuję się pięknie dzisiaj. Mam nadzieję, że nie mam nic między zębami, bo tak gadam do was i... Jedziemy. Tak gorąco, że musiałam się przebrać w jeszcze bardziej rozgowolony strój. I na razie jeszcze mam tutaj otwarte okno. Mam nadzieję, że nie będę musiała go zaraz zamykać. Mam wodę, bo stosunkowo na to, jak jest dzisiaj gorąco, to mało piłam. Też już tam są kwiaty przestawione, żeby nie stały na słońcu. No i co, zaczynamy 4 godziny pracy, a mogłabym być na dworze, widzicie, jakbym nie pracowała. No i złego, dzisiaj tylko 4 godzinki, jutro będzie tragedia, bo jutro siedzę 8 godzin w pracy. Ale co pan zrobisz, jak nic pan nie zrobisz? No nic pan nie zrobisz. Słuchajcie, ja jestem w pracy już jakiś czas, w sensie w pracy, no w pracy domu. Brałam się z powrotem w sweter, bo już nie jest aż tak ciepło. I jak widzicie, jest golden hour. Słuchajcie, skończyłam właśnie pracę. Jeszcze pod koniec zostałam troszkę zirytowana, powiedzmy. Ja się już świecę, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo wam to nie przeszkadza. Postanowiłam, że pogadamy troszeczkę o tym, dlaczego robiłam taki film bardziej glow up. Zaczynam romantyzować swoje życie, bla bla bla. Ostatnio nie czułam się sobą. Czułam, że robię nic w ciągu dnia. I serio, pomimo, że chodziłam do tej pracy, do szkoły, robiłam wszystko, co leżało w zakresie moich obowiązków, no to jakby nie robiłam konkretnie niczego takiego, wiecie, dla siebie w stylu trening, joga, medytacja, sprzątanie pokoju, po prostu robiłam to, co musiałam i tak bardziej egzystowałam, a nie żyłam. Stwierdziłam, że to trzeba ukrócić i miałam tak po prostu też trochę niepoukładane w głowie, a nie chciałam wam przesyłać negatywnej energii, więc potrzebowaliśmy, myślę, wszyscy takiego jednego filmu, który będzie takim początkiem produktywności i widzicie, jak dużo u mnie wnosi słońce i dobre zaczęcie dnia bez telefonu, bez serialu, bez niczego, po prostu zaczęcie dnia tak o, z czystą kartką i bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Powiem wam, że też moim planem jest ogarnięcie bardziej szkoły, bo robiłam, mówię, wszystko co należało w zakresie moich obowiązków i nic więcej. Zresztą sama sobie też dodatek nie robiłam, także do tego też muszę przysiąść, że już na pewno nie dzisiaj, bo już jest godzina 21, bo co skończyłam pracę. W sumie to nawet jeszcze nie. Było chyba na tyle, zaraz mam makijaż, chyba zrobię sobie dzisiaj peeling twarzy, bo też zrobiłam dzisiaj brwi. Zresztą jak macie jeszcze jakieś pomysły dotyczące filmów, które mogę nagrywać, to możecie mi pisać w komentarzach na dole, z chęcią sobie poczytam. Mamy już kolejny dzień, ja leżę i to montuję, jak widać, także chciałam się z wami tylko pożegnać, bo o tym już wczoraj zapomniałam, że byłam zbyt zmęczona o tej 22, czy tam 23, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie oczywiście o łapeczkę w górę, subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!